Tam są takie wielkie... What the fuck? Siemane maneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj już długo wyczekiwany drugi odcinek z gry Subnautica. Niestety będzie to drugi, ale pierwszy odcinek, ponieważ ostatnio robiłem formata, co pewnie wielu z was wie, i niestety save'a nie ma. Ale ja się w sumie nie łamię, bo dobrze, dawno nie grałem w tą grę i potrzebowałem czegoś takiego, bo mogę od nowa wejść w tą grę i nie odkładać już jej na 2 tygodnie czy tam na miesiąc, tylko kontynuować przygodę. Już tam troszkę sobie poogarniałem, coś tam oglądałem zaraz po nagraniu pierwszego odcinka, żeby dowiedzieć się więcej o tej grze. Nie do końca pamiętam, wiem, że będę dużo zbierał po to, ażeby coś w końcu wykraftować, bo musimy wykraftować jakieś tam rzeczy, narzędzia, potem, żeby rozbudować bazę i tak dalej, więc dzisiaj znowu poszukamy, dzisiaj znowu popływamy, dzisiaj znowu poeksplorujemy i spróbujemy przynajmniej podstawowe narzędzia zrobić, czyli jakiś tam nożyk, ulepszyć trochę nasz tlenowy plecaczek, żeby móc dłużej być pod wodą. No i to w sumie tyle, tak więc jeżeli jesteście ciekawi, to bardzo serdecznie was zapraszam do odcinka. Dobra, tak więc jesteśmy już w wodzie, jak widzicie wszystko znowu pięknie wygląda. Faktycznie, gra wygląda bardzo dobrze, ale ja muszę po prostu wiedzieć, co w tej grze robić, ażeby dobrze też się bawić. Piasku chyba kopać nie muszę, wiem, że muszę kopać dużo jakichś tam kwarców i innych pierdół. Tutaj, o, osad soli, to na pewno się przyda, bo pamiętam, że żeby robić tam zbiorniki z wodą i tak dalej, bo tutaj trzeba pić, potrzeba właśnie takie tego typu rzeczy. Jeszcze nie wiem do końca, gdzie to wszystko jest. Kiedy nagrałem pierwszy odcinek, było was dużo mniej. Aha, o kurde, wypłyń, Adrian. Było was dużo mniej, więc też dużo mniej osób mogło mi pomóc. Udało się wypłynąć. Mam nadzieję, że teraz jako jest już was dużo więcej. Co się dzieje? Okej, no oczywiście wiemy już, że Aurora, czyli ten statek wielki, wybuchnie. Jeżeli nie wiecie, o czym mówię, to obejrzyjcie sobie pierwszy odcinek. Co to jest? What? Czemu ten kamień spadł na dół? Co to jest? Pływak? Ale śmieszne. O nie, 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 wypływaj, wypływaj. Co to wybuchło? Aha, to ten śmierdzący, taki śmieszny. Ej, ale wypłyń, bo umrzeć zaraz. Dobra, nie umarłem. To było bardzo dziwne, że te, co to, tak jakby te pływaki zabrały te, nie? Aha, to jest to takie wybuchające główienko. Podniosę coś w tym, bo właśnie widziałem, że one jak wybuchają, nie? Wypadł. Dobra, na szczęście nic mi się nie stało. Zdobyłem nawet coś i w tych tutaj... Ale tu już coś mi się stało, tylko gdzie to było? Tutaj jest. I tam jest jeszcze jedno. Wiem, że to, co one zostawiają, czyli... Co to jest? Mączka z gniotki. To jest jakieś cenne. No już wypływam. Tam jest ten grubasek, który strzela z dupy, że tak to nazwę brzydko. Ej, bo czy... O nie, mogę umrzeć. Dobra, bo już się bałem, że nie mogę umrzeć, bo znowu na 3% się zatrzymałem. Muszę też zbierać dużo tych szczątków, ponieważ z tego jest... coś się z tego tworzy. Już wam powiem, co się z tego tworzy. Z tego się tworzy... tytan. A z tytanu robi się dużo innych potrzebnych rzeczy. Piasek. Piasku nie chcę. Okej, ale to... ta sól mi się będzie przydawać. Tak mi się przynajmniej z tego, co pamiętam. Te grzyby raczej nie. Aha, już nie mam miejsca w ekwipunku. Więc fajnie by było ten. Wiem, że z takich rybek coś też się robiło chyba, tylko ona jest bardzo szybka. Nie powinnaś być taka szybka. Aha, nie mogę jej podnieść. Dobra, mniejsza. Wracamy na statek, zostawimy co nieco w naszym ekwipunku, bo nie mamy miejsca. No i przydałoby się wtedy coś zjeść, więc będziemy potrzebowali pokopać troszkę, znaczy połapać troszkę rybek, ażeby... Co? Żeby je zjeść. Będziemy musieli je upiec. No i gra wygląda tak jak zawsze zresztą. Bardzo fajnie. Wejdziemy sobie do naszej kapsuły ratunkowej. Jestem ciekaw, czy z niej będzie można coś zrobić. Czy będzie można ją naprawić. Bo ona jest uszkodzona. Ale może będzie można ją naprawić. Tutaj mamy... Aha, nie mogę. Gdzie jest plecak? Tu jest schowek. Co jest w schowku? Kostka obiadowa. Jedzenie plus 75. Tylko co to znaczy? Ile 30% to raczej mi nie da wszystkiego. Dobra.
ale tak, nie, złom to zostawię sobie, kwarc oddamy tu, sól też oddamy, to też oddamy, tytan? Czy ja już to miałem, czy ja to znalazłem? Ołów? Kurde, jestem ciekaw, skąd ja to mam? Pływaki, co dają pływaki? Co może dać mi pływak? Pływak, złożony z wielu organizmów żywych, cykl życia nieznany. Dobra, spróbujmy, tutaj jest wyżywienie, woda. Aha, tu można tworzyć zasoby, materiały podstawowe, tytan. Ze złomu się robi tytan. Więc mam tytan, mogę jeszcze więcej. Osobiste, nasz ekwipunek. Mogę sobie zrobić rurę. Tylko po co mi rura? Ja bym potrzebował to bym chciał. Tytan i szkło. Jak się robi szkło? Zasoby, materiały zaawansowane. Elektronika? Nie, tutaj gdzieś powinno być szkło. Szkło z kwarcu. Mam nawet dwa kwarce. Kwarc, tytan, ruda miedzi. Mam kwarc i kwarc. Dobra, dwa kwarce potrzebne są, żeby zrobić butlę. Czy dobrze ja to kojarzę? Ekwipunek, butla, szkło. Aha, ale muszę zrobić najpierw jeszcze szkło. Dobra, materiały podstawowe, szkło. Czy tylko jedno szkło potrzebowałem, czy dwa szkła? Ekwipunek, jedno szkło, dobra. Ale będę chciał więcej takich zrobić. Nie wiem, ile można ich nosić. Ale będę chciał na pewno więcej, dobra. Nie mogę jeszcze tych, butla. Tylko jedną można? Wydawało mi się, że więcej, ale już nie mam kwarcu, nie? Bo kwarc miałem, tylko dwa miałem, dobra. No to popłyniemy, kurde, cały czas mi się myli. Popłyniemy jeszcze po kwarc. Jest ciemno. Ale jest ładnie w nocy, Jezus. Czy to jest kwarc? To najprawdopodobniej jest kwarc, tak. Gdzieś jeszcze jakiś kwarc by się przydał. Co to było? Jezus, te dźwięki to są jakieś chore troszkę. Dobra, tu jest jeszcze kwarc. Ale jest ciemno, jest naprawdę ciemno. Kwarc jest jeszcze tu i tu też jest kwarc. Dobra, tych kwarcy tutaj jest naprawdę dużo. Więc sobie je na pewno pozbieramy. Cztery kwarce. I co? Aha, i ten tytan, ale tytanu mamy sporo, chyba. Nie będę ryzykował tutaj życia, ale coś by się przydało złapać do zjedzenia. To na przykład. Albo to. Chodźcie. Dobra, mam. Złapałem. Okej, będzie wybuch. Ja chcę wyjść i zobaczyć wybuch, bo chyba da się zobaczyć. Już płonie. Mam nadzieję, wtedy się bałem wyjść, bo myślałem, że mnie zabije. Teraz już wiem, że mnie nie zabije, więc zobaczymy. Wybuch. Ale ładny ten. No. Boom. Okej, dostałem jakąś falą, ale nic mi się nie stało. Udźwiękowienie jest naprawdę fajne w tej grze. Bas naprawdę fajnie słychać. Co tutaj? Jest apteczka? Co apteczka robiła poza moją tą? Jezu, ale tak wiatr wieje taki, nie? Taki śmieszny. Dobra, nic nie widać, jak jest noc, więc wejdźmy do domku. Co mogę z tego zrobić? Wyżywienie. Smażone jedzenie. Czekajcie, bo... Woda. Czy ja mogę zrobić z tego wodę? Pęcherzówka. Aha, czyli z tej właśnie rybki robi się wodę. Właśnie widziałem, że z jakiejś rybki się robi wodę. Ile mam tych rybek? Jedną tylko. A nie, bo mam jeszcze... Smażone jedzenie? Okej, mniejsza. Co ja chciałem zrobić? Chciałem zrobić jeszcze zasoby, materiały podstawowe, szkło. I chciałem zrobić jeszcze jedną tą. Tylko nie wiem, ile mogę tego, więc ekwipunek, butla. Chcę jeszcze jedną butlę. Dobra. Mam ją założoną. Jeszcze jedno bym chciał na przykład. Zasoby, szkło. I osobiste ekwipunek, butla. Czy to mi... Tak, to mi dało. I ile ja tych butli mogę mieć na sobie? Bo obecnie mam trzy. Ale to zajmuje też dużo miejsca. Trzy myślę, że będą spoko. Mam apteczkę, mam przefiltrowaną wodę, którą przydałoby się wypić. A nie, bo mam dużo wody. Ale przydałoby się coś zjeść. Więc ja sobie popłynę łapać rybki. Na przykład ty będziesz smaczna. Coś mi się tak wydaje. Tylko boję się, że jesteś... Czy ja mogę cię złapać, taką wielką rybę? Nie, nie mogę chyba takiej wielkiej ryby złapać, co?
Chyba nie, więc musiałbym pewnie kupić, znaczy zrobić sobie nożyk, ale nawet nie popatrzyłem, jak się robi nóż. Dobra, mniejsza, złapiemy inną rybę do zjedzenia, na przykład ty będziesz fajna. Gdzie ty znikłaś? Czy tam zniknąłeś? No chodź, dobra, mam taką jedną, jeszcze kilka. Gdzie są rybki? O, już się robi jasno z tego, co widzę. Tu jest bardzo dużo rybek. Muszę coś zjeść, bo mam tylko 16% życia. Ludzie, tak to nie może być, tak to nie będzie. Ile my tu już tutaj szukamy? No chodź tu. Nawet nie wiem, ile z tego życia dostanę. A tak bardzo się oddalam. Taką złapiemy. No, jest fajna grafika, jest naprawdę fajna grafika w tej grze. Ta rybka sama do mnie przyleciała, ta też. Więc już trochę ich złapaliśmy. W sumie nie oddaliliśmy się tak bardzo. Te tutaj fajnie w takich ławicach pływają. Zaraz tutaj wbiję w tą ławicę i coś tutaj zjemy stąd. Chyba, że będą... Gdzie? Co? Co się dzieje? Czemu one wleciały pod ten? Czy to jest tylko taka ozdoba? Ludzie, powiedzcie. Ale zobaczcie, jak długo mogę już pod wodą wytrzymać. Zbiorę jeszcze trochę tego kwarcu i spróbujemy zrobić jeszcze jedną butlę, bo to jest bardzo fajny sposób na to, żeby być długo pod wodą. Potem zrobimy gdzieś jeszcze bazę taką pod wodą. Dobra, mam już dwa kwarce. Czy ja zdobędę, znaczy zdołam jeszcze jakąś rybkę złapać? Chyba nie, chociaż mam w sumie całkiem sporo. Tu jest coś też. To jest sól, tak? Tak. Wydaje mi się, że sól jest po to, żeby filtrować wodę. Tak coś kojarzę. Pamiętam, że wtedy właśnie nie mogłem tego znaleźć, a teraz już znalazłem. Dobra, złapię ją. Chodź. No proszę, nie uciekaj mi już. Dobra, jesteś? Już wypływam. Jest bardzo ładnie, jak jest jasno w tej grze. Muszę to przyznać, jest naprawdę bardzo ładnie. Wychodź, bo już mam bardzo mało powietrza. Na szczęście szybko się naładowała. Z tej zrobimy wodę. Bo wody nigdy za mało. Wiadomo, jeżeli żyjesz w takich terenach. Smażone jedzenie, smażony łypacz. Czy jak to tam się nazywało? Łypacz, dobrze powiedziałem. Zróbmy tego kilka. Tyle, ile mamy, to usmażmy. Wydaje mi się, że smażone jedzenie jest po prostu bardziej kaloryczne niż takie niesmażone. To myślę jest dobry ten, bo tego jest dużo. Aha. Znowu źle, ale dobra, zróbmy jeszcze jedno szkło i zróbmy jeszcze jedną butlę. Chcę też zobaczyć, jak robi się nożyk. Butla. Nie mamy już tytanu. Dobra, narzędzia. Jak się robi? Skaner mi nie potrzebny, spawarka też nie, latarka też nie. Nóż mi potrzebny. Guma silikonowa. Jak się robi gumę silikonową? Tutaj na pewno nie. Guma silikonowa. Guma silikonowa. Zlepek nasion wodorostów. Gdzie znajdę zlepek nasion wodorostów? Zlepek nasion wodorostów. Czy to są wodorosty? Chyba nie. Zlepek nasion wodorostów. Płyta muszli koralowej. Ale czekajcie, bo ja coś jeszcze chciałem znaleźć, nie? Aha, chciałem właśnie tytan zbierać. Chciałem pozbierać trochę tych kawałków tytanu. Dobra, czas tutaj zjeść trochę tych naszych rybek. Ej, bardzo dużo dodają, więc spoko. Bałem się, że będą dawały mało i będę musiał ich łapać miliony, ale widzę, że zjadłem 3 i mam pełne życie. Muszę pozbierać troszkę tego złomu, tych szczątków. Aha, nie mam już miejsca. Co mogę wyrzucić? Te grzyby mi są kompletnie... Wyposaż? Dobra, upuśćcie to wszystko. Niepotrzebne mi te grzyby. Nie wiem, do czego one są. Ekosystem obronny. Pewnie do robienia właśnie jakichś kwasów albo coś. No ale na razie tego nie będę robił. Przydałyby mi się te jeszcze glonowe rzeczy, tylko gdzie ja mógłbym to znaleźć? To nie mam pojęcia. Znaczy glonowe, wodorostowe w sumie. Wydaje mi się, że bo tutaj też... Co to jest? Podnieś jajo zwierzęcia. Jajo zwierzęcia. Dziwne. Latła tu jakaś muszka i mnie trochę wkurza. Zbieram jeszcze tego, bo tytanu myślę, że nigdy za mało. Tu nawet muzykę puszczają, kurde. No chodź tu, dobra, jajko, kolejne jajko znalazłem. Co to są za dźwięki jakieś dziwne?
O nie, 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 dobra. Najpierw wypłynę. Naładuję sobie oksygen. Jestem w sumie niedaleko od tej aurory, nie? Podniosę tutaj te tkanki, znaczy te szczątki. Tam leży jakiś ten. Jakiś kwadrat. Nie pamiętam już, co to było. Wydaje mi się, że to są jakieś części, jakieś typu. Nie mam już miejsca w ekwipunku. To wyrzucę te pływaki. Co teraz z miejscem? Jeszcze jedno mam miejsce. Sprawdzę tylko, co to jest i najwyżej będę wracał dalej. Bo chociaż po co mi nożyk? Co to jest? Fragment skutera podwodnego. Aha, właśnie. Czyli jak będziemy chcieli zrobić skuter podwodny, będziemy pewnie potrzebowali znaleźć te fragmenty. Tutaj jest kwarc. Wapień. Ruda miedzi. Czym mogą być te wodorosty? Tam jest jeszcze jedno jajko. Jezu, czy to wydaje takie dźwięki? Nie wiem. Nie mam miejsca w ekwipunku. Co to było? Jezus, ten ocean jest straszny. Te dźwięki naprawdę są czasem chore. Nie mam kompletnie pojęcia, co to przed chwilą było. Był za dźwięk. No chcę ją złapać. Gdzie uciekła? Złapię sobie ją i przerobię ją sobie na wodę, bo myślę, że woda bardziej mi się przyda w obecnej chwili niż jedzenie. Chociaż jedzenie też zapewnia wodę, więc spoko. Nie będę płynął po powierzchni, bo płynę sobie pod wodą. Tylko muszę sprawdzić, co to są te wodorosty i jak to znaleźć. Bo bardzo mnie to ciekawi. Naprawdę, bardzo mnie to ciekawi. Te muzyczki są... Co to jest? To jest fajne w tej grze, ta eksploracja. Nie, tu nic nie ma chyba, nie? Nie. Ale to jest jakaś jaskinia z tego, co widziałem. Aha, ale tu są te. Tam już widzę jedno takie. Jezu, takie rybki jeszcze nie widziałem. Wypadł! Dobra, udało się tego jakoś uniknąć. O Jezus, ale tam jest ciemno. Nie powinienem tutaj raczej się zagłębiać, ale będę miał na oku to miejsce. Tylko którędy ja wpłynąłem? Czekajcie, tędy chyba, nie? Nie? Okej, tędy wpłynąłem. Co to jest? Coś muszę wyrzucić, bo to wydaje się być całkiem ciekawe. Podnieś mączka z gniotki? A, to jest to, co było w tamtym tym. To czemu to było kwadratowe? Nie mam pojęcia. Czy da się jakoś zapisać? To jest sól. Sól też chcę. Co wyrzucę? Wyrzucę to. A nie, zjadłem to po prostu. Dobra. Popłyńmy. Aha, tam jest nasza ta. Dobra, więc płyńmy do naszej... do naszego schronienia. I zobaczymy, co zrobimy dalej. Patrzcie, ile zrobiłem tytanu. Chyba 24 sztuki tytanu. Tylko dalej nie wiem właśnie, jak zdobyć tą gumę silikonową. Co to są te materiały podstawowe? Guma silikonowa. Zlepek nasion wodorostów. Muszę sprawdzić na internecie, co to są nasiona wodorostów i jak to zlepić i jak to zdobyć, więc zaraz do was wracam. Dobra, muszę sprawdzić w internecie, co to jest ten zlepek nasion wodorostów i zaraz do was wrócę. Dobra ludzie, ja tutaj sobie zbierałem troszkę w nocy, bo no, nie widziałem sensu wam tego pokazać. Co to są za jakieś tutaj ryby? Jezus, to było troszkę straszne, co się przed chwilą stało. Widzę, tam są takie wielkie... What the fuck? To było straszne, co się stało przed chwilą. Tego się nie spodziewałem, że przestraszę się w grze o życiu pod wodą. Kompletnie się nie spodziewałem tego szczura tam. Ja też tutaj za dużo nie widzę, bo świecą na mnie dwa wielkie światła, więc troszkę ciężej mi się widzi w ciemnościach. Ej, czy one... Co one robią?
Ich jest tutaj 3 albo 4. Ja wiedziałem przed chwilą, że one chyba zbierają zło? Nie wiem, ale wydaje mi się, że i tak będę musiał tam popłynąć w jakikolwiek sposób. A po to to... Nie chciałem tego wrzucić, chciałem to zjeść. Chociaż to jest rozkładające się, ale chyba nic mi nie zrobi, nie? Nie chciałem zjeść. Aha, no to mi coś zaszkodziło mi to, że to było rozkładające. Bo wodę mi zabrało. A ja właśnie chciałem się napić, bo tej wody miałem mało. Jezu, znowu się przestraszyłem. No nie spodziewałem się ich tam. Poczekam, aż będzie trochę jaśniej, bo wydaje mi się, że te wodorosty, o których była mowa, to właśnie tam je znajdziemy. Bo niestety w internecie nie udało mi się sprawdzić, jak je wytworzyć, ani gdzie je znaleźć. Ale wydaje mi się, że to są właśnie wodorosty, nie? Dobra, robi się już jaśniej. Ale no, wtedy ta ryba, co do mnie podpłynęła, one są tam i są 3. Więc jakby... Co to jest? Nie, no to jest, są wodorosty, okej. Czy to jest to? Nie ma ich, chociaż jeden płynie tutaj do mnie. Ale jeszcze nie najgorzej. Pnącze wodorostów, dokładnie. A pewnie trzeba mieć... Nie, no nie można... Co? Raczej nie jest tak, że trzeba mieć nóż, żeby to zrobić, nie? Fragment czegoś tam. Nie wiem, trochę się cykam. No mam te wodorosty, znalazłem je, ale co z tego, jak nie mogę nic z nimi zrobić? Wątpię, że muszę mieć... Znaczy tak sobie pomyślałem, że może muszę mieć nóż, żeby... Żeby coś dostać z nich, ale to było bez sensu, bo żeby zrobić nóż, potrzebuję wodorostów. Co to są za dźwięki? Okej, okay. To jest takie creepy, jest mrocznie. Tam jest jeszcze jeden ten potwór. Nie chcę się tam zbytnio zbliżać, ale gdzie mogę znaleźć te nasiona wodorostów? A może to jest to? To żółte. Najprawdopodobniej tak. To może być to. Czekaj, tu jest takie coś. Tak? To jest to? Nie, to jest jajo. Mam nadzieję, że nie będzie gdzieś mamusi tego jaja, ale to powinny być te nasiona wodorostów. Pnącze wodorostów. Coś zapałem. Zlepek nasion wodorostów. Dobra, spoko. Czemu nie mogę więcej? Chyba, bo to jest olbrzymie. Dobra, 2 mi wystarczą na razie. Jezus. Te dźwięki. Wypływam, już wypływam. No, już płynę. Płynę. Czy się uda? Czy się uda? Dobra, udało się. Huh. Gdzie są te potwory? No nie wiem, jestem troszkę przerażony, ale fajnie, bo wtedy w tamtym odcinku nie zagłębiałem się tak. Nawet nie wiedziałem, że... Znaczy, widziałem gdzieś tam na odcinku, że są też inne rejony tej mapki, tak jakby. Inne biomy, jak to w Minecrafcie jest, ale no to wygląda naprawdę epicko. Ale fajnie, no udało mi się coś znaleźć, udało mi się samemu wydedukować, chociaż miałem się poddać, jak tamtego nie widziałem, ale no... Na szczęście potem one świeciły, więc to było dość łatwo. Jeszcze raz, czy to na pewno jest to? Tak, zlepek nasion wodorostów. I to jest całkiem duże. Czy da się jakoś ten zrobić większy plecak? Nie wiem, ale tutaj są te potwory. Chociaż nie wiem po co po to płynę, jak i tak tego nie podniosę. No właśnie. Ale jeszcze z jedną czy dwie rybki by się przydało złapać przed powrotem do domu. Co to tam leży? Co to za muzyka? Co to jest? Aha, to też pewnie jest chyba jakieś złom, nie? Tutaj są te kwarce. Wapienie. A ty tam dostałem z wapienia? Dobra, spoko. Ruda miedzi. Ale ryby. Potrzebuję jakieś ryby do jedzenia. Chociaż tej do wody też potrzebuję. Złapię ciebie. Ciebie też muszę złapać. Chodź, chodź, chodź. Nie mam już miejsca, no to ciebie nie złapię. Ale mam mało strasznie wody. Więc tak czy siak przydałoby się ją złapać. Ale to już najwyżej później. Powiedziałbym, że w następnym odcinku, bo zbliżamy się już do końca, ja już gram 40 minut i jest naprawdę fajnie, muszę przyznać, chociaż ja tak średnio lubię tego typu gry, a to dlatego, że nie lubię, znaczy męczy mnie albo przytłacza mnie poznawanie tego wszystkiego, ale ogólnie gra się naprawdę fajnie. Kurde, niepotrzebnie się ruszyłem.
co ja tutaj muszę zrobić? Zrobię sobie z tego wodę? Nie mogę. Smażone jedzenie. A dobra, zrobię sobie smażone jedzenie. Niech będzie, ale przyda się to zjeść od razu, bo to się potem rozpadnie. I dostałem trochę wody. Zrobię też ten tytan z tego, co zebrałem, bo tytanu już mamy naprawdę dużo, więc... Ale wydaje mi się, że jak zaczniemy budować naszą bazę i te wszystkie tutaj, wiecie, bloki, budynki i w ogóle, no to tytan będzie pewnie dość mocno schodził. Ile mogę sztabek złota? Jedną pewnie. Tak, i mogę. Mogę też zrobić olej maszynowy. Ale wolę gumę silikonową, bo jest mi potrzebna. Tylko jedna? Nie, będę mógł jedną tylko mogłem. A ile potrzebuję, żeby zrobić nożyk? Serio potrzebuję dwóch? Nie, mogę jedną. Dobra, mam już nożyk. Więc zrobiliśmy o dużo więcej rzeczy niż w poprzednim odcinku. Gdzieś tutaj jakoś ten się go ubiera, czy coś? Mam dużo tytanu. Mam jajko zwierzęcia. Tylko co ono daje tak naprawdę? Tego jeszcze nie wiem, ale mam nadzieję, że powiecie mi to wy, bo ja już kończę na dzisiaj odcinek. Dzisiaj zrobiliśmy całkiem sporo, zebrałem dość dużo tytanu, innych rzeczy, zrobiłem sobie mieczyk, zrobiłem sobie butle, więc możemy dużo dłużej wytrwać pod wodą. Cieszę się w sumie, że ten poprzedni save się usunął, bo tak jakby na nowo wszedłem w świat tej gry. No i co? To wszystko. Jeżeli wam się podobało, to jak zawsze łapka w górę. Jeżeli wam się nie podobało, to jak zawsze łapka w dół. Jeżeli wam się spodobał, to zostawcie suba. Na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się. Pa, pa.